to jest 21 odcinek historii polskich gier przygotowanej we współpracy z inicjatywą Polskie Gry Wideo. W naszym cyklu pokazaliśmy już rodzime odpowiedzi na zagraniczne hity takie jak Heroes of Might and Magic, Mortal Kombat czy Championship Manager. Jest jednak jeden gatunek, który był dla polskich twórców trudnym orzechem do zgryzienia. Były to RTS-y. Jednak po premierze Warcrafta od Blizzarda nie musieliśmy długo czekać na pierwszą próbę stworzenia strategii czasu rzeczywistego rodem z Nadwisły. Polanie to dzieło Mirosława Dymka. Twórca już od małego tworzył planszówki, a na studiach wraz ze znajomymi próbował stworzyć klona Game Boya. Zawsze jednak chciał zajmować się tworzeniem gier i tak po premierze wspomnianego wcześniej Warcrafta postanowił rozszyfrować algorytm poruszania się w tej grze. Pierwsza wersja powstała bardzo szybko i autor ruszył z dyskietką w ręce do studia Exland w poszukiwaniu pracy. Niestety akurat wtedy firma raczej kończyła swoją działalność, więc Mirosław Dymek musiał szukać dalej. Trafił do firmy User, która zobaczyła potencjał w demówce na dyskietce. Pomysł się spodobał, ale zaproponowano parę usprawnień, na przykład przeniesienie gry w realia słowiańskie. I tak ruszyła produkcja Polan. Mirosław Dymek oczywiście nie tworzył tej produkcji sam, pomagali mu w tym znajomi studenci. Było to 6-7 osób, a wśród nich oprócz programistów było też miejsce dla grafika i scenarzystów. Tytuł powstawał 6 miesięcy i przedstawiał nam Mirka, którego zadaniem było zbudowanie potęgi królestwa. Cała akcja toczyła się na przełomie VII i VIII wieku. To, co zdecydowanie wyróżniało Polan, to system surowców. Nie ma chyba innej gry, w której głównym surowcem jest mleko. To za mleko właśnie stawialiśmy budynki, czy rekrutowaliśmy nowych wojowników. Gra została bardzo ciepło przyjęta. User promował tytuł na targach Playbox w Krakowie i spodobał się on na tyle, że otrzymał nagrodę Złotego Playboxa. Sam twórca z kolei mógł udzielić wywiadu dla telewizji, co też było niemałym wydarzeniem. Jako że gra pierwotnie ukazała się na 6 dyskietkach, to po sukcesie na Playboxie szybko postanowiono przygotować wersję na CD, która przy okazji wprowadzałaby parę usprawnień. I tak dostaliśmy parę nowych misji, nowe postacie, muzykę i animowane intro, a także trochę poprawek w samej rozgrywce. Nie zmieniła się za to grafika. Polanie sprzedali się bardzo dobrze, mówimy tutaj o około 6 tysiącach egzemplarzy, co było jak na tamte czasy niezłym wynikiem. Nic więc dziwnego, że Mirosław Dymek zabrał się do pracy nad kontynuacją. Polanie 2 nie ukazali się jednak pod szyldem Usera, a już jako Reality Pump i Topware. Znów mieliśmy tutaj inspirację Warcraftem, tym razem tym trzecim. Gra oprócz aspektu RTS otrzymała też elementy RPGa. Ten tytuł dzięki ciepłemu przyjęciu ukazał się również za granicą pod nazwą Night Shift. Mirosław Dymek zadomowił się w rodzimym game devie, po Polanach brał udział w pracach nad takimi tytułami jak na przykład Earth 2160 czy Two Worlds, ale o tych grach usłyszycie w osobnych odcinkach historii polskich gier. Mówił do Was Hawek z kanału Masz 3 Życia, dzięki za uwagę, cześć! Już gnam.